Kupiliśmy sobie hamak, znaczy ja kupiłem, jak byłem w Polsce. Nam, wspaniały hamaczek. Jeszcze nie mamy pomysłu, co z nim zrobimy i szukamy jakiegoś miejsca, w którym można byłoby go rozwiesić. Ale hamak wygląda tak. I za chwileczkę będziemy go gdzieś tutaj wieszać na jakimś drzewie. Tylko jeszcze nie wiem gdzie. Za nisko. Nie umiem wiązać. Jak widzicie, ja jestem głową całej operacji i menadżerem przedsięwzięcia. Widzisz tą gałąź, to może się przesuwać po tej, a jak opleciesz wokół tego trzonu. O, to. Jak to mawia moja babcia. Czemu on się położył na ziemi? No bo się rozciągła lina. Czuję, że strzela. No kora jest sucha. A, coś dotykam ziemi. Może tam, na tamtym drzewie trzeba jakby wyżej. O tak, i to jest wysokość pożądana. 2 metry nad ziemią. Kładę tu. O Boże, ostrożnie. Działa. O, widzimy tutaj oka samca. Samiec alfa. Leniwus. Ale takie jest naciągnięte strasznie, nie wiem. Nieprzyjemne? Tak, czy tak? Tak się ma w hamaku? No nie, powinieneś mieć głowę trochę wyżej i tam sobie włożyć poduszkę, poczekaj. Pod kolor? Przypadek? Dobra, wschodzę tam. Może to jest taki do spania hamak. Będzie kłótnia, to będziesz tutaj. Miało to być wygodne. Nie wiem, może Kasia, spróbuj ty. Czy my zrobiliśmy coś źle? Może my, może faktycznie my założyliśmy linkę źle, ale nie. Przedziwne to jest, faktycznie. Nie chcę, że to jest taki sypialniany hamak. Co za horror, to bez sensu. Patrz, z tym spoko, nie jesteś, patrz, zakryty, zamknięty. No ale to nie chodzi o hamak, to chodzi o to, żeby raczej... No nie, no ludzie mają takie, wiesz, rozkładają hamaki i sobie w nich śpią. Ostatnio nam w komentarzu ktoś zarzucił, że jesteśmy jak emeryci, tylko śpimy na tym kempingu, nic nie robimy. Także dzisiaj postanowiliśmy zażyć trochę adrenaliny. Jest 10 rano, a my jedziemy teraz na kłady. Więc dzisiaj będziemy szaleć po wydmach, nie wiem dokładnie po czym. A później pojedziemy wymienić olej, bo udało się nam załatwić fantastycznego deala, ale o tym wszystko wam potem opowiem. Jak? No spoko, ale trochę się boję. Ale przyjemne, co? Dziwne. To jedź. Nie ma. Jest to ciężko. Daj Łukaszkowi teraz, ja się przyjadę. Jestem na prostej drodze, to się można jechać. We'll be right back.
fantastyczny sęgład. Cudowne, fantastyczne. O Boże. Ale męczące. Troszeczkę się zmęczyłem. Jednak trzeba manewrować, a jak się jeździ szybko, to trzeba być cały czas, wiecie, mięśnie, trzymać tę kierownicę, żeby nie uciekła. Bardzo fajna Honda. Honda? Yamaha. Yamaha. Honda, bo ja kiedyś miałem Hondę po prostu. Moi bracia mieli Hondę, dlatego mi się myli, taką czerwoną, malutką. Ale ten jest naprawdę zacny. Bardzo, bardzo, bardzo fajny. Dobra, jadę do Kasi. Ona teraz jeszcze pojeździła chwilę i spadamy, bo za chwileczkę idziemy olej wymieniać. Tak więc ten. Dozo! Tak się wystraszyłem. Właśnie zobaczyłem jakąś grotę. Zobaczcie. Jakiś zwierz tu jest. Jakiś normalnie, widzicie te pazury? Tam normalnie jest wygrzebany jakieś zwierzę tu żyje. Ciekawe co to za zwierzę. Ha. Oj, tam też. Ja pierdzielę, zobaczcie. Jakie to są wygrzebane te. Jedziemy! Szefowa! Słuchajcie, jesteśmy, jak widzicie, w raju. Pięknie słońce świeci, a za nami, teraz obrócimy kamerę, za nami jest morze. Piękne, cudowne. Na pewno przyjedzie mnóstwo Polaków i ludzi z całego świata w tym roku w wakacje. Polecamy wam Portugalię. Patrzcie, stado przedziwnych stworzeń, znaczy baranków, ale mają takie bardzo dziwne rogi i koski. Wróciliśmy? Koniec. Przesiadamy się do naszego domku. Szybki lunchik. Przed drugim etapem pięknego dnia, a zjemy takie pyszne śniadanie na polu. Ładne tu mają wille niektórzy. Tam na przykład. Domeczki. Słuchajcie, a propos tego oleju, to bardzo dziękuję wszystkim, którzy mi napisali, że 250 euro za wymianę oleju to jest zdecydowanie za dużo. Tak czułem, że tak jest, ale chciałem się upewnić i dzięki wielkie za napisanie tego. No i co zrobiłem? Pojechałem do innego sklepu, żeby kupić olej i samemu sobie wymienić, albo żeby kupić olej i pojechać do innego mechanika, żeby miał mi wymienił tam za 50 euro albo coś takiego, bo takie były też podpowiedzi z waszej strony. Pojechałem kupić olej, to się okazało, że wymienią mi olej i zrobią filtry i tak dalej, filtr powietrza, filtr oleju i sam olej za 96 euro. Także się po prostu umówiłem z nimi i to będzie w NorAuto, to jest taka sieciówka, oni mają w całej chyba Europie te salony i zawsze mi się wydawało, że jest strasznie drogi sklep, a okazało się, że jest dużo tańszy niż lokalny portugalski warsztat. Więc jedziemy. Do NorAuto. Zmianę planów. Jedziemy najpierw na shopping, a później do wymiany oleju, bo jeszcze mamy 60 minut do wymiany oleju. Także Kasia idzie sobie kupić co? A różne rzeczy. Jeszcze nie wiem. Ubraniowe czy jedzeniowe? Jeszcze nie wiem. Zobaczymy co idzie. Ja już wiem. Kasia idzie kupić ubrania.
Pa, Kasia, baw się dobrze. Strzeliłem sobie kawkę i zjadłem paszę Denata i lecę do mechanika, żeby wymienić olej. A Kasia poszła oddawać się przy innym przyjemnościom, takim bardziej kobiecym. Jestem już na miejscu, mam spotkanie wyznaczone na godzinę 14:00, jestem troszkę przed czasem, ale idę teraz zmienić olej, ponieważ oni tutaj, z tego co wczoraj tutaj z tą panią uzgodniłem, to oni wleją taki olej marki właśnie Norauto, czyli ichniejszy, ale nie do końca wiem co to jest i jak zasięgnąłem opinii tego Adama, tego który nam wymienił olej w Oslo, to on mówi, żebym wlał coś lepszego. No i idę teraz wybierać jakiś inny, lepszy olej, będzie troszeczkę drożej, ale wiecie, no, my dużo podróżujemy i ja chcę mieć po prostu dobrej jakości, żeby samochód dostał dobre rzeczy. No, także idę do środka. The recommended is 500. Szukamy teraz lepszego oleju. Ostatnio dolewałem tego oleju. Tego dolewałem do tego naszego motulka, jak nasz motul się zaczął kończyć, to dolałem tego, ale pani mówi, że ten jest z numeracją 502, cokolwiek by to oznaczało, a my musimy mieć 500, po prostu 500. I szukamy jakiegoś innego. Volkswagen 502, to też jest 502, co nam babka mówi? To jest 502, też jest 502, 502, wszystkie są 502. Obcy chłop wsiada do mojego samochodu. Niewiarygodne. Tego jeszcze nie było. Nikomu jeszcze nie pozwoliłem prowadzić. No może pod mechanikowi, słuchaj. Ja muszę dopompować powietrze. Znowu mi tam z przodu zdało. Zobaczycie na to. Troszkę się bałem tej całej sieciówki Norauto, myślałem, że to będzie bardzo drogie i tak dalej, a tutaj nie dość, że jest taniej niż u miejscowego, też dostaję kaweczkę w prezencie, mogę sobie posiedzieć na wygodnym fotelu, a za mną, za szybą jest pan, który nam właśnie teraz wymienia jakieś rzeczy, co tam robi. To jest w ogóle kilku tych facetów, bo oni tam odkręcają te wszystkie kurki i patrzą się do środka, co tam jest. Mam nadzieję, że znajdą odpowiedni kurek.